Jeżeli spojrzymy na listę najlepszych gier na 3DO, przewija się tam jedna gra, Snowjob, którego tytuł podsuwa nam obraz stymulowania części niesfornych na śniegu, ale nie. To przygodówka FMV, jedna z najtrudniejszych, najgłupszych i najbardziej irytujących, w jakie grałem. Dlaczego więc znajduje się w tym rankingu? Ciężko powiedzieć, no ale dobra. Zobaczmy, o co chodzi w tytule, którego nikt nie zna, na konsoli, którą mało kto kojarzy. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to kolejny odcinek kolejna recenzja spóźniona o lata gry Snowjob w wersji na 3DO. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że Snowjob jest jedną z najdroższych gier na system 3DO. Pełna wersja w dużym kartonowym pudle ze wszystkimi wspaniałościami kosztuje ponad 300 jeżych waszyngtonów. Ale jeśli liczysz na fantastyczną rozgrywkę za tą cenę, to nie kupuj. Chyba że chcesz się pochwalić przed kolegami, którzy na 99% nie będą wiedzieli, o czym gadasz, bo nikt w Polsce tej gry nie zna. W latach 90., gdy królowały przygodówki FMV, gry próbowano sprzedawać nazwiskami sławnych aktorów. Sławnych trochę w cudzysłowiu, bo większość z tych, którzy zniżali się do grania w grach wideo, nie mieli chyba już nic lepszego do roboty, bardzo często ośmieszając się drewnianą grą. No cóż, uczyli się wtedy i aktorzy, i deweloperzy. Niemniej, jeśli w grze grał jakiś znany typ, a ilość scen z nim zajmowała jakieś 5-10 minut materiału, no to na pewno jego nazwisko pojawiło się napisane wielkimi wołami na pudełku. No bo jak tu się nie chwalić, jak w naszej grze mamy 10 minut z Christopherem Walkenem? No tak, no zagrał, robiąc co prawda z siebie błazna, owszem, ale zagrał. Były też tytuły, które wykorzystywały aktorów tak, aby to wszystko się sklejało, na przykład Wing Commander 4, gdzie był Malcolm McDowell, Mark Hamill i Tom Wilson, ale każda z nich była ważną postacią, a nie pobocznym ludkiem, którego kwestie nagrano pomiędzy drugim śniadanie ma obiadem, aby ten mógł szybko wrócić do domu w Hollywood i wymoczyć dupę w basenie po ciężkim dniu pracy. No i tutaj dochodzimy do Snowjob. Gra tutaj Tracy Scoggins. Zaraz, kto? Kim na Boga jest Tracy Scoggins? No dobra, zrobiłem research, abyście wy nie musieli. Tracy zagrała w pasjonującej liczbie seriali, nie żartuję, ale sławę przyniosła jej rola w serialu Dynastia, jak i spin-offie Dynastia Kolbich. Nie znasz? Zapytaj swoją starą i zobacz, jak jej błyśnie w oku. Na pewno serial zna. Tak czy tak, Tracy przewinęła się tam i potem w wielu innych serialach, ale w sumie tam żadnego nie znam. Tak czy tak, rola w Dynastii sprawiła, że deweloperzy ze studia XXL Interactive Excellence wpadli na doskonały pomysł, że może by ta Tracy zagrała u nas w grze. Nieważne, że gra postać poboczną, walniemy jej wielkie zdjęcie na okładce, bo to, że w sumie może zagrała w 10 minutach scen, nie ma żadnego znaczenia, bo hej, to Tracy Scoggins z Dynastii. Sklejasz akcję? No i tak, Tracy na pudełku przyciąga wzrok. Pal licho, że outfit z pudełka w grze nigdy się nie pojawia, ale już tam. Pryszczaci, napaleni growi stulejarze na pewno kupią. Historia rozpoczyna się jak pornos na VHS-ie, który twój stary schował przed tobą w szafie i na którym napisał dla niepoznaki najlepsze odcinki Familiady. Historia jest nawet ciekawa, bo nie jest ani horrorem, ani science fiction, czy innym barachłem, ale historią sensacyjną. Otóż wcielamy się w typa, co ma idiotyczne imię Jock. Nie John, Jim, Jack, po prostu Jock. Jock Lamont. Dowiaduje się od zaprzyjaźnionego hakera, a jakże, hakerman musi być. Tak czy tak, dowiaduje się, że jego byłej dziewczynie, Larze, którą odgrywa znana całej populacji Tracy Scoggins, grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Otóż, Lara pracuje w biurze prokuratora okręgowego i lokalny boss mafii wziął ją na celownik i zamierza odstrzelić. Jock, nie namyślając się wiele, rusza do Nowego Jorku, aby pomóc dziewczynie nie tylko ujście z życiem, ale i zapuszkować bossa mafii, który kryje się pod tajemniczą ksywą Snowman, co po polsku znaczy bałwan. No więc historia jest spoko, pod warunkiem, że masz IQ na poziomie 300 i potrafisz łączyć fakty i pozornie niezwiązane ze sobą sprawy. Twórcy wyszli z założenia, że grze niepotrzebny jest ciąg logiczny i przyczynowo-skutkowy, więc po prostu odwiedzasz sobie lokacje, które znikąd pojawiają się na mapie, a Jock doskonale wie, czego tam szuka. Miałem wrażenie, że nic się w tej grze nie klei, ale problemów Snowjob ma więcej i zaraz do tego dojdziemy.
Na pewno ciekawie wypadła techniczna strona gry. Mamy statyczne lokacje zrobione ze zdjęcia, jednak rozpięte na kuli. Oznacza to, że możemy się swobodnie obracać po statycznej lokacji. Podobnie zresztą było chociażby w Dracula Resurrection, jak i wielu innych grach od Cryo. Śmiesznie to wygląda, bo często fotki robiono na ulicach Nowego Jorku, więc ludzie zastygli w pół ruchu i tak, te sceny po prostu wrzucono do gry. Ale gra daje nam też możliwość zajrzenia do Nowego Jorku lat 90., a to już jest naprawdę fajna atrakcja. Dodatkowo możemy przybliżać obraz, czyli skorzystać z tak zwanego zoomu. Teoretycznie ma to sens, ale zdjęcia wraz z przybliżaniem nie polepszają swojej jakości. Po prostu powiększają i tak już obleśnie ogromne i nieczytelne piksele. Ale w kilku miejscach zoom się przyda. Gdy będziemy próbowali padem, który do tej gry się zupełnie nie nadaje, trafić na niewielki przedmiot, którego nawet nie widać. Ale wiemy, że tam jest. A skąd wiemy? No właśnie. Nie ma chyba na świecie osoby, która by skończyła Snowjob bez opisu. W latach 80. i 90. za najtrudniejsze gry uznawano gryfiery, bo można było tam zginąć, robiąc coś niepoprawnie. Ale Snowjob obśmiewa gryfiery, wrzucając pomysły, które doprowadzą was do białej gorączki i prawdopodobnie samodzielnego przegryzienia sobie tętnicy szyjnej. Ale po kolei. Gra toczy się w czasie rzeczywistym i jest podzielona na dni. To pierwsze oznacza, że trzeba być w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. Czasami dostaniesz informację, że ktoś tam będzie o tej czy o tamtej godzinie. Najlepsze jest to, że tą informację usłyszysz tylko raz. Nigdy nie uda ci się zmusić postaci do powtórzenia potrzebnej godziny, a Jock też nigdzie sobie tego nie zapisze. Więc jak ktoś ci podaje ważną godzinę i akurat twoja żona, czy tam dziewczyna, czy ktokolwiek drze japę, że obiad na stole, no to masz ogólnie mówiąc przefikane. Czas w grze możemy sobie przyspieszyć lub nie, a nawet przesunąć o kilka godzin do przodu, co pozwala skrócić czas oczekiwania, w sumie czasami nie wiadomo do czego. Wspomniałem, że jest też ona podzielona na dni. O godzinie 12 w nocy dzień się kończy, a ty dostajesz informację zwrotną o tym, czy zrobiłeś wszystko, co było do zrobienia, czy nie. Jeśli jest info, że dałeś ciała, musisz zacząć cały dzień od początku. Kłopot jest taki, że nie wiesz i nigdy się nie dowiesz, czy zrobiłeś wszystko. Na przykład nie pogrzebałeś śmieciach w jednej lokacji. Sorry ziomuś, musisz zacząć od nowa. A może nie pogadałeś z tą osobą o tym, o czym powinieneś, albo pogadałeś w złej kolejności. Sorry ziom. Dalej nie przejdziesz. To powoduje, że nigdy nie wiesz, czy było coś do zrobienia, czy nie. Gra czasami blokuje ci dostęp do ważnych rzeczy i ty o tym nawet nie wiesz. Na przykład w barze ze striptisem, jeśli Lafiryndzie na początku zaproponujesz drinka, potem znika druga możliwość konwersacji i nie otworzy się lokacja i jesteś w dupie. Ale gra ci tego nie powie. Rzuci tylko na koniec dnia tajemniczą informację, że odwaliłeś kaszanę, ale czym ta kaszana była, nigdy ci nie powie. Dlatego granie bez opisu przypomina samobiczowanie się drutem kolczastym. Każda czynność, która nie była zrobiona w odpowiednim czasie, w odpowiedniej kolejności, powoduje, że dzień jest nieudany i zaczynasz od początku. Absurd? No to słuchajcie dalej. Jock ma kieszeń pełną elementów, które znajduje. W kieszeni ma określoną ilość miejsca. Jeśli zapełnisz kieszeń, nic więcej nie możesz podnieść. Teraz, przedmioty można wyrzucić i w zasadzie każdy przedmiot możesz bezpowrotnie wywalić i nie będzie już możliwości jego przywrócenia. Kłopot jest taki, że będziesz musiał wywalać, bo inaczej gry nie przejdziesz. Pytanie: co wywalić? Skąd możesz wiedzieć, co przyda się w dniu 4., 5., a może 7? Nie wiesz tego, gra cię też o tym nie poinformuje, ale też nie zabroni wyrzucenia tego, co się jeszcze przyda. Jeśli wywalisz nieodpowiedni przedmiot, gra toczy się dalej do końca dnia i potem dobrze znany komunikat: kaszana ziomuś, nawaliłeś, zaczynaj od nowa. Na osobny akapit zasługuje pewna scena z taksówką. W grze mamy pieniądze, te przydają się do kupowania różnych rzeczy. Jest ich określona ilość i niektóre rzeczy można sprzedać. Najlepsze jest to, że nie wiesz, co można opchnąć, na przykład aparat fotograficzny. Kurde, prowadzisz śledztwo, wydaje się, że będzie potrzebny i ten aparat jest ważny, ale nie, jest to przedmiot, który możesz sprzedać w lombardzie. Skąd masz o tym wiedzieć? No masz wiedzieć i już. Jak nie wiesz, no to jesteś miękka faja i grać nie umiesz. No ale gotówkę wydajesz na różne rzeczy. Pomiędzy miejscówkami na mapie przenosisz się, jeżdżąc chyba metrem, i nic nie wskazuje, że potrzebujesz na to kasy. W pewnym momencie otwiera się port. Klikasz, aby tam pojechać, i od razu masz screen game over. Po prostu, bez przyczyny, game over. Jeśli grasz bez opisu,
Nie wiesz, co się stało i nigdy się nie dowiesz, no ale ja ci powiem. Akurat do portu, do tej jedynej miejscówki trzeba wziąć drogą taksówkę. Gra o tym nie powie, tylko od razu wywala game over i nara kaszaniarzu. Więc aby się tam dostać, musisz mieć w kieszeni odpowiednią ilość gotówki. Jak nie masz, no to wiesz, co już cię czeka. Takich sytuacji można tutaj mnożyć, a niektóre są naprawdę wyjątkowo absurdalne. Już z początku gry masz dostęp do komputera i takiej, no, protowersji internetu, gdzie po jednej literce wklepujesz adres z niewygodnej klawiatury, używając jeszcze bardziej niewygodnego pada. I teraz najważniejszy adres w całej grze, Hackerman, pokazuje ci na samym początku w cutscence, pokazując ci kawałek kartki przez około 4-5 sekund. Jeśli go nie zapamiętasz albo zapomnisz, nie przejdziesz dalej, bo ważne informacje w tej grze są pokazywane tylko raz i przez krótką chwilę, abyś trenował swoją pamięć, a nie korzystał z podpowiedzi jak jakiś cieniaw. No ale pod koniec gry musisz hakować konto bankowe i powiem ci, Chryste Panie, szybciej nauczysz się samodzielnie hakować komuś prawdziwe konto w banku, niż zrobisz to z tą grą. Musisz porównać kilka wyciągów bankowych, wdzwonić się w odpowiedni numer telefonu, podać hasło, znać odpowiednie konto bankowe z kilkunastu podanych, znać hasło do konta bankowego, znać konto bankowe, na które są wysyłane pieniądze. Aby było troszkę trudniej, te dane musisz mieć w głowie. Nie możesz podczas surfowania po internecie korzystać z ekwipunków i ściąg poza tymi, które sobie sam fizycznie zrobisz. Nie bądź miękka faja, musisz zapamiętać dziesiątki numerków, które trzeba po sobie samodzielnie, bezbłędnie wpisywać. No powiem wam, że ręce opadają. Ja zupełnie nie wiedziałem, co robię, grałem z opisem. Był to dla mnie ciąg randomowych czynności, które prowadziły do celu, ale gra nigdy ci nie podpowie, co masz robić, albo jak masz robić, albo dlaczego masz to robić. Nie i koniec. Znalazły się też tutaj elementy zręcznościowe. Te może nie są aż tak trudne, bo raz uciekamy przed mordercą, wprost tej gierce z rzutem z góry, to jest spoko, ale druga część tej minigry polega na przejściu z jednego budynku na drugi przy pomocy dwóch desek. Masz kilkanaście sekund, aby je odpowiednio ustawić. Jak nie, zaczynasz całą ucieczkę od nowa. I za cholerę nie wykminisz, jak te deski ustawić. A nawet jak je ustawisz, to muszą być idealnie ustawione co do milimetra, bo gra inaczej tego nie zaliczy i też zaczynasz od nowa. Chryste Panie, na dodatek w tych sekwencjach nie możesz zapisywać gry, bo zapisywanie jest dla słabych ciuli, a nie dla hardkorowych graczy. Kolejnym problemem jest mozolne tempo rozgrywki. Nie chodzi o to, że się nic nie dzieje. Chodzi o dogrywanie przez 3DO kolejnych lokacji, menusów, kieszeni. Trwa to wieki. Absurdem jest to, że jak otworzysz kieszeń i coś wyrzucisz, to kieszeń musi się od nowa dograć, tym razem bez tego jednego przedmiotu. Przez co powtarzanie kolejnych dni, jak coś spitolisz, jest drogą przez mękę. Co prawda można pomijać cutscenki, to jest spoko, choć trzeba czekać, aż się dogra odpowiednia lokacja albo cokolwiek, w co klikniesz. Jeśli chodzi o jeszcze o wesołe przygody z rozgrywki, bo wiem, że to lubicie, ostatni dzień to śmiganie po różnych lokacjach i grzebanie w śmietnikach, niczym tournée Tigera Bonzo po osiedlu. Nie żartuję. W celu zdobycia jakichś tam papierów. Bardzo często pominiesz jakiś obiekt z tego powodu, że w lokacji w niskiej rozdzielczości jest on zwyczajnie niewidoczny. Jaki jest tego finał? Odwaliłeś potężną kaszane, mój drogi, tyraj cały dzień od nowa. I tak w kółko. Niemal każda czynność, którą robisz w grze, w każdej chwili spędzonej w Snowjob, może być nieprawidłowa. Pogadasz z kimś źle, czegoś nie zbierzesz, coś wyrzucisz lub zwyczajnie miotasz się jak szatan i nie wiesz, co zrobić, co też doprowadzi do tego, że czas się kończy i jedziesz od nowa. Gra nie wybacza błędów i co najlepsze, nie powie ci nigdy, co źle zrobiłeś. Mam wrażenie, że grając w Snowjob, musisz wiedzieć wszystko od razu. Co ci się przyda i co będziesz robił na przykład w ostatnim dniu rozgrywki, a nie. To jest gra dla wróżbitów, Maciejów i innych szarlatanów, którzy potrafią przewidywać przyszłość. Dla normalnych graczy to pełna absurdów droga przez rów z gnojowicą, w której często nie wiemy, co robimy i do czego ma to doprowadzić. Wiedzieli o tym tylko sami twórcy, którzy nie chcieli się tym dzielić z graczem i przez to gra to absolutne barachło i nie powinien grać w to nikt. Dobrze, że wszyscy o tym zapomnieli i nigdy sobie nie przypomną. Co za parujące, śmierdzące gówno za $300. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.